Licznie. Dobra. Siemano, z tej strony Głos Stolicy. Jesteśmy w remoncie i dzisiaj z nami Arrow. A więc tak, przedstaw się Arrow może na początku. Siemanko, jestem Arrow, rapuję sobie i miotę leszczy na scenie. Nie no, robię rap, bez kitu. Robisz rap, o tym już wiemy. Może powiesz nam coś więcej, nie wiem, o genezie, powstaniu tego, jak w ogóle, co w ogóle na ciebie wpłynęło, żeby zacząć coś takiego tworzyć, co? Mam starszego brata, nierodzonego, ale ciotecznego, z którym za dzieciaka dużo czasu w sumie żeśmy spędzali. No i że był starszy, to zawsze tego słuchał, więc to gdzieś tam się powoli przebijało, aż do momentu, w którym zacząłem sam w to wchodzić i w końcu wpadłem pod pałac, żeby sobie freestylować. Pofreestylowałem parę latek i w sumie cały czas to jakoś tam robię, częściej, rzadziej. A później przyszło studio i zaczęliśmy robić numery, no, z ludźmi. Aha, czyli rozumiem, że twoja jak gdyby kariera zaczęła się od zajaweczki pod pałacem, jakieś freestyle te sprawy, tak? Tak. Czyli jak to w ogóle jest dalej? Odbywa się coś takiego u nas w stolicy? Coś się dzieje? No, w sumie pałac to już powoli tam wymiera się, tych stawek praktycznie nie ma. Wujek robił swego czasu, wujek samozło, warsztaty freestyle'owe, no ale teraz Teodor, wiem, że tam próbuje jakąś ligę wolnostylową warszawską rozkręcić, ale mało jest tych zawodników nowych i trzeba się zmobilizować w końcu, żeby to jakoś wyglądało, bo jednak pałac to legendarna miejscówka i szkoda, żeby po paru latach nagle to wymarło. Okej, okay, czyli tak, zajawka, spoko, rozumiem. Czy planujesz, masz jakieś teraz plany? Słyszałem, że chyba wydajesz płytę, tak? Kiedy, nie wiem, możesz podać termin, zdradzić nam coś takiego? Płyta w połowie grudnia, taki jest plan. No i w większości mam to nagrane, już tam chyba ze 3 numery zostały, muszę gości doszrubować jeszcze. I będzie fizyk, będziemy robić koncert premierowy do tego, chcę to połączyć z 18 swoją, hahaha. I mam nadzieję, że będzie duże boom, będą ludzie, będą goście, będzie rap. Tak. Czyli ogólnie progresik, tak? Ogólnie wszystko się rozwija, wszystko idzie w dobrą stronę. Okej, okay, a tak może spójrzmy teraz z drugiej strony. Jak, nie wiem, hip-hop odbija się w twoim życiu? Jak to wszystko wpływa na to? Czy pomaga ci, czy szkodzi ci? Nie wiem, jak to zinterpretujesz? Jakby mi rap szkodził, to bym rapu nie ćpał. No, w sumie znamy się nie od wczoraj, więc wiesz, że chodzę cały czas, nawijam co chwilę, cytuję jakieś kawałki, taka typowa zajaweczka rapowa, a pisanie to tak jak chyba u każdego jest jakimś sposobem na wylanie się ze środka do ludzi, więc praktykuję to i dokumentuję sobie jakieś tam swoje przemyślenia i to fajna wkręta, bo jak sobie później siadam za 2-3 lata, odpalam te stare numery i sami się łapię za głowę, mówię, co ja miałem w tym bełbie, nie? No, to... Więc fajna wkręta. Okej, okay, a ogólnie Warszawa, konkurencja, jak inni raperzy, jak to się wszystko rozwija, czy wszystko idzie w stronę dobra, czy wszystko w stronę dobra, tak, czy wszystko idzie w stronę progresu, czy wszystko jest bardziej tak stworzone pod punktem Facebooka, jakichś wydarzeń, różne takie zabawa? Znaczy tak, poziom rapu coraz wyższy, coraz lepiej to wygląda. Natomiast ja trochę żałuję, że to się przeniosło jednak do internetu i jest sam Facebook dzisiaj i YouTube, bo nic więcej. A mało takich jamów gdzieś na ulicy, rapowania pod blokiem, bo chociaż w każdej klatce masz praktycznie rapera albo w co drugiej, to jednak no, tych ludzi jest w Warszawie i się trzeba konsekwentnie przebijać, do tego tych koncertów trzeba grać, żeby docierać do tych ludzi. A nie ukrywam, że no Facebook bardzo mocno pomaga w tym, żeby do nich dotrzeć, tylko z drugiej strony też każdy ma do niego dostęp, więc z multum tego. Wiesz, jak ciężką drogą jest robienie rapu w kraju, gdzie raperów wciąż jest więcej niż fanów. Tak, ostatnio w sumie sprawdzałem twoje starsze jakieś tam numery i tak twoim zdaniem z biegiem czasu, czy czujesz, że twój hip-hop, rozwija się twój rap, czy to wszystko no, idzie w stronę dobra, czy raczej to jest coś takiego, co robisz tylko dla zajawki i nic więcej? No czy tak, kiedyś byłem takim zakutym truskulem i tam lata 90. tylko i wyłącznie, ale z czasem zacząłem się wkręcać w coraz nowsze jazdy, jakieś trapy, nie trapy i nie tyle, że koniecznie sam robię takie gatunki muzyczne, tylko jaram się tym, więc automatycznie to jakoś wpływa na sam sposób mojego rapowania, są coraz bardziej newschoolowe bity i nie stoję po żadnej stronie barykady, a czy robię progres? Myślę, że tak, że te numery są coraz lepsze, coraz większy odbiór jest ich i fajnie, a na koncertach gra
gram też numery, nie wiem, sprzed roku, sprzed pół roku, takie różnym miszmaszem, ale teraz jak zrobimy tą płytę, to już chcę pójść tylko tym materiałem, żeby to promować i wyrobić markę jakąś tam. Bo to ma być bardziej chyba kaseta demonstracyjna niż jakieś tam pełnoprawne wydawnictwo, bo to mixtape, mam pokazać co potrafię i udowodnić, że jestem złotym dzieckiem rapu. Okej, to w takim razie ostatnie pytanie. Popatrzmy się w przyszłość. Jakie plany, może jakieś rozpiski koncertowe, coś takiego, coś się dzieje, coś planujesz może? No to w tym momencie nie mam żadnych zabukowanych koncertów, bo chcę sobie ustopować się na razie z graniem i wyświetlaniem się przed premierą tej płyty. Trochę zrobimy ciszy i później, żeby to uderzyć porządnie z już nowym materiałem. Chcę zrobić ten koncert premierowy do tej płyty i tą 18, więc 25 stycznia. Klub jeszcze do końca nie wiem, więc będę podawał wam wszystkie informacje. Facebooki zawsze chodzą. Tak, no niestety, bo tak dzisiaj trzeba do ludzi docierać. Ale będzie info, będą goście. Mam nadzieję, że będzie dużo ludzi i będzie pite. No a co i tak Facebook, w sumie to jest spoko promo, no nie wiesz, można pokazać co się robi, no nie? Okej, to dzięki zajebiście za wywiadzik, no życzę powodzenka. Elo. Tak, elo. Sprawdzajcie mój rap.